Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli go. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwy jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Choć w tym roku w czasie liturgii niedzielnej generalnie czytamy Ewangelię według świętego Marka, tą pierwszą z 4 Ewangelii, jeśli chodzi o czas powstania, z której później też szczególnie korzystali ewangelista Mateusz i ewangelista Łukasz, to jednak właśnie od dzisiaj jest taka przerwa w tej lekturze Ewangelii świętego Marka, dlatego że przez najbliższe 3 tygodnie będziemy słuchać mowy eucharystycznej Pana Jezusa, która rozpoczyna się właśnie od cudu rozmnożenia chleba po drugiej stronie jeziora Galilejskiego, czyli Tybariackiego. To wydarzenie, o którym dzisiaj żeśmy słuchali, ono jest opisane u wszystkich ewangelistów, ale rzeczywiście najobszerniej opisuje je święty Jan Ewangelista. I jest to, można powiedzieć, bardzo taki rozbudowana katecheza Pana Jezusa o Eucharystii, o tym, czym ta Eucharystia jest. Więc to jest to, czego będziemy słuchać przez najbliższe niedziele. Tak jak to wiele razy z tego miejsca powtarzałem, Ewangelia świętego Jana jest o tyle ważna, że właśnie, że tam jest wszystko ważne. Tam jest każdy szczegół, każdy przecinek, każdy znak zapytania, wykrzyknienie, to wszystko ma tam znaczenie. Więc niech to dzisiejsze słowo będzie jakby wprowadzeniem do tego, co będziemy słuchać za tydzień, za 2 tygodnie, bo to jest jedna całość, jeden pewien cykl, który daje nam Kościół do rozważenia właśnie o Eucharystii. To, od czego się zaczyna ta dzisiejsza Ewangelia? Ona się zaczyna właściwie od tego momentu, w którym kończy się Ewangelia z zeszłego tygodnia, chociaż ona była z Ewangelii świętego Marka. Pan Jezus działa w Kafarnaum, tam czyni cuda, tam uzdrawia, tam głosi też przy powieściach i później odchodzi ze swoimi uczniami na drugą stronę Jeziora Galilejskiego i za nim biegną tłumy, które usłyszały o tym, co się działo w Kafarnaum. I kiedy Pan Jezus dociera na tą drugą stronę, no to okazuje się, że brzegiem jeziora przychodzą do Niego tłumy z różnych stron. I pierwsze, co nam ewangelista Jan zapisuje, to to, że kiedy Jezus zobaczył te tłumy, to mówi, oni po prostu, no nie mówi, ale jakby to jakby możemy wywnioskować z tego, co się dzieje, że Pan Jezus mówi, no ci ludzie po prostu są głodni. Jeśli ktoś był w Ziemi Świętej, ci, którzy byli, wiedzą, że Jezioro Galilejskie to jest naprawdę potężny zbiornik wodny. Więc ci ludzie po prostu, oni naprawdę hektar drogi musieli przyjść na piechotę, czy przepłynęli swoimi łódkami. Więc oni najzwyczajniej w świecie byli głodni. Pan Jezus pierwsze, co robi, to mówi, no trzeba tym ludziom dać jeść. To jest pierwsza rzecz, którą nam chce pokazać święty Jan w tej dzisiejszej Ewangelii. To, że Pan Bóg troszczy się o człowieka.
troszczy się nawet o tak przyziemne sprawy, jak to, żeby człowiek był po prostu najedzony, nasycony. To jest to, co robią misjonarze, zanim zaczną w ogóle ewangelizować gdzieś tam w dalekich krajach. To pierwsze, to trzeba temu człowiekowi, który tam jest, trzeba dać jeść. Trzeba pomóc mu, żeby się zorganizował, tak, żeby zaspokoić tak fundamentalne potrzeby, jak to, żeby ten człowiek był najedzony. I to jest ta tajemnica Bożej opatrzności, Bożej mądrości, Bożej opatrzności. Zobaczcie, że to, co my robimy czy na wiosnę, tak, modlimy się o urodzaje. Teraz modlimy się o odpowiednią pogodę dla pracujących na roli, o obfite plony ziemi. We wrześniu będziemy obchodzić dożynki, tak, dziękować za te plony. To nam pokazuje i przypomina nieustannie, że ta praca rolnika, to ona, jasne, że tam jest mnóstwo roboty włożone takiej ludzkiej, wysiłku. Jak ktoś nie jest rolnikiem, zapytajcie naszych rolników, ile tam trzeba roboty włożyć. Po prostu. Bez tego nie urośnie. Ale jednocześnie to jest taka praca, taki rodzaj zajęcia, działalności ludzkiej, który maksymalnie, jak to tylko możliwe, zależy, jest uzależniony od Bożego błogosławieństwa. Bo co z tego, że my posiejemy, że my zrobimy to wszystko, co by trzeba było zrobić, co trzeba zrobić, żeby wyrosło, jak przyjdzie jakaś niepogoda i właściwie cały ten trud, można powiedzieć w cudzysłowie, pójdzie na marne. Więc to jest, warto sobie to naprawdę uświadamiać, że chociaż nie wszyscy jesteśmy rolnikami, to jednak z tej ich pracy korzystamy. Ale żeby zobaczyć też, że to wszystko jakby jest zawarte, jakby naprawdę my, Boże, z Twoich rąk żyjemy. To naprawdę tak jest. To się opiera właśnie na tym. I to dzisiaj nam Ewangelia przypomina, że Pan Bóg się naprawdę o nas troszczy. Warto tę prawdę jako pierwszą zobaczyć. Wobec tej sytuacji, tego pytania Pana Jezusa, tak, skąd my weźmiemy chleb dla tych ludzi, no to mamy dwie postawy. Pierwszą postawę reprezentuje apostoł Filip. I mówi, nawet jakbyśmy mieli 200 denarów, a denar to była stawka za dniówkę, więc to naprawdę było sporo pieniędzy, ponad pół roku pracy. Nawet jakbyśmy mieli 200 denarów, to nie zdołamy za to kupić tyle chleba, żeby tych ludzi nakarmić. Więc to jest pierwsza postawa. Można powiedzieć, że jak się patrzy po biznesowemu, właśnie jest tak po Filipowemu, bo on patrzy jak biznesmen, tak? Nawet jakbyśmy mieli tutaj mnóstwo pieniędzy, to nie jesteśmy w stanie ich nakarmić. Nie ma się w ogóle co tym zajmować. Ale jest też druga postawa świętego Andrzeja, który mówi tak. Jest tu chłopiec, któremu mama dała drugie śniadanie. To jest 5 jęczmiennych chlebów i 2 rybki. Ale to też jest niewiele, tak? Tylko tyle mamy. Swoją drogą, to ta wzmianka o tym chłopcu i o jego drugim śniadaniu, które mama zapakowała na drogę, to jest, słuchajcie, ona jest tylko, ta wzmianka jest o tym chłopcu, tylko jest w Ewangelii świętego Jana. Pozostali ewangeliści o tym chłopcu nie wspominają. To jest pierwszy ministrant. To jest pierwszy ministrant, który przychodzi z bardzo czymś prozaicznym. Bo chleb jęczmienny, w ogóle jęczmień to była roślina traktowana, był jako roślina pastewna. To było ofiara z mąki jęczmiennej. To była ofiara, którą składano w świątyni jerozolimskiej, żeby przebłagać za grzech cudzołóstwa. Dlatego, że rozumiano, że ten grzech cudzołóstwa sprowadza człowieka do poziomu zwierzęcia. Że odbiera mu godność i sprowadza go do poziomu zwierzęcia. A jeżeli to było zboże, które było właśnie jako pokarm dla zwierząt, no to właśnie dlatego ofiara z mąki jęczmiennej to była ofiara za ten grzech. I chleb jęczmienny to był, słuchajcie, najgorszego rodzaju chleb. Chleb najbiedniejszych ludzi. Chleb biedoty. I to jest to, że jeżeli Pan Bóg bierze, nawet dla Niego jest ważne to, co jest liche, co jest właśnie takie słabe, to jeżeli Pan Bóg bierze to, co liche, błogosławi i dzieje się cud. Dzieje się cud. I to jest dla Pana Boga, wystarczy, żeby zdziałać cud, wystarczy to, co liche w nas, to, co jest słabe.
I możemy teraz jeszcze, chcę się zatrzymać na tym chłopcu, tak? Że jak będziemy myśleć o tym, jak o rodzice, tak? Po co ty pójdziesz na ministranta? Co ci to da? Nic z tego nie zyskasz. To jest myślenie Filipa. Ale jeżeli pomyślimy jak święty Andrzej, tak? I pójdziemy, daj to, co masz, nawet jak to jest niepozorne, to możemy być pewni, że wydarzy się cud. Ja jestem przekonany o tym, słuchajcie, że teraz będę chwalił ministrantów, dlatego że dzisiaj sobie się cieszę, ale generalnie jest to w jakiś sposób elita parafii. Każdy z nich ma coś za uszami i rodzice wiedzą najlepiej, a sąsiedzi jeszcze lepiej, tak? Natomiast jest to jakaś przestrzeń, w której Pan Bóg dzieje, działa w ich sercach wielkie rzeczy, jeśli na to pozwolimy. Jeśli będziemy myśleć tylko w kategoriach takich, że to ci się nie opłaci, nie wydarzy się żaden cud. Ale jeżeli ofiarujemy Panu Bogu to, co mamy, nawet jak to jest niepozorne, wydaje się tak liche, jak ten jęczmienny chleb, dzieją się cuda. Dzieją się cuda. Bóg do cudu wykorzysta nawet to, co jest najlichsze, ale to, co jest oddane z serca w Jego ręce. Obojętne, i teraz jakby chciałbym, żebyśmy popatrzeli na siebie jak na chleb. Tak? Ktoś może patrzeć na siebie, że jestem takim chlebem jęczmiennym, takim lichym. Ja nie mam co dać w ogóle. Że to jest takie niepozorne to, co przynoszę do Pana Boga. Możemy mieć takie patrzenie na siebie. Inny powie, no ja jestem takim chlebem co najmniej za 25 zł, nie? Taki, że to tam jest wypieczone, że tam jest tyle różnych ziaren. Tak w ogóle najlepszy z możliwych chlebów po prostu, że zwykłego śmiertelnika, no nie stać na to, żeby kupić cały ten chleb, to kupi, żeby spróbować, to kromeczkę sobie kupi, tak? Obojętne, jakim jesteś chlebem, jak patrzysz na swoje życie, w jakich kategoriach jakiego chleba. Czy patrzysz na swoje życie jak na chleb jęczmienny, że tam nie ma zbyt wiele wartości? Czy patrzysz i dziękuj Panu Bogu, jak jesteś takim chlebem właśnie takim, że tam jest dużo, dużo piękna, dużo dobra i sam to widzisz i dostrzegasz, to naturą chleba jest to, żeby go pokroić, podzielić i dać drugiemu człowiekowi. Jak jesteś chlebem, jak patrzymy na siebie w kategoriach chleba, to szczęście jest nie wtedy, kiedy zamkniemy ten chleb za szybą w szafce. Bo obojętne, czy on będzie drogi, czy on będzie tani, obojętne, jeżeli go zamknę w szafce, nie rozdam go po prostu, nie zjem go, to ten chleb się zestarzeje i zostanie na nic. Będzie do kur, tak, albo do świn, do wyrzucenia. Nic z tego nie będzie. Istotą szczęścia jest to być jak chleb, to znaczy być dla innych. I nawet obojętne, czy jesteś bogatym chlebem, czy jesteś biednym chlebem, jak rozdasz to, jak dasz to Panu Bogu i przez Pana Boga drugiemu człowiekowi, to zobaczysz w twoim życiu cuda. To się zdziwisz, jak to, co masz, zostaje pomnożone w niesamowity sposób. I życie Kościoła, słuchajcie, naprawdę to potwierdza. Że nie chodzi o to, ile masz, ale co z tym zrobisz? Czy masz serce, które chce to Panu Bogu dać? Serce hojne? Czy masz serce, które jest skąpe? Które chce zachować tylko wszystko dla siebie? To jest druga rzecz, którą nam dzisiaj Ewangelia podpowiada. I trzecia rzecz. Zwróćmy uwagę, że po całej tej wielkiej uczcie dla 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, po całej tej uczcie Pan Jezus mówi do swoich uczniów: pozbierajcie ułomki. I uzbierali 12 pełnych koszy. Znowu ta liczba 12 tu jest, od razu nas święty Jan odnosi do liczby apostołów. Liczba 12 to jest jakby fundament, to jest fundament Kościoła. I co to nam przypomina? Że wszyscy, jak jesteśmy w Kościele, w jakiś sposób jesteśmy ułomni. To nas stawia po prostu twardo na ziemię. Że Kościół to nie jest wspólnota idealnych ludzi. Parafia to nie jest wspólnota idealnych ludzi. Że wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy grzesznikami. Mamy jakieś swoje ułomności. Ale to nie przeszkadza Panu Bogu.
bo Pan Bóg w Kościele zbiera wszystkich. Chce zebrać wszystkich. Wspólnota Kościoła jest dla wszystkich. Nawet tych, którzy właśnie w oczach ludzkich będą ułomni. W jaki sposób czegoś im będzie brakować. To w Kościele mamy miejsce wszyscy. Bóg potrafi, każdy jest dla Pana Boga ważny. Możemy myśleć jak Filip. Przeliczać siebie na pieniądze, na stracony czy zyskany czas. Możemy szukać zysku. Mogę takiej postawy i bardzo często tak robimy, że uczymy właśnie takiej filipowej postawy nasze dzieci, naszą młodzież i dziwimy się później, że nie ma żadnych cudów, że dobro jakoś jest przytłumione. Ale możemy myśleć też jak Andrzej i to, co mamy, obojętne jakie jest, oddać Panu Bogu. I wtedy Bóg bierze to w swoje ręce, błogosławi i zaczyna dzielić. I nagle tym, co wydaje się takie niepozorne, takie liche, potrafi się nakarmić, nasycić wielu, wielu ludzi. Pomnaża się miłość, pomnaża się dobro, pomnaża się piękno. Stawia więc nas dzisiaj ta Ewangelia wobec takiego pytania, jakie jest moje serce? Czy to jest serce Filipa, czy to jest serce Andrzeja? W zależności od tego, w którą stronę pójdziemy, takie będą też owoce. Albo będzie ich brak. Amen.